Masz ochotę na deser i w dodatku z dużą ilością białka. Elegancko pokażę Ci, jak w prosty sposób zrobić warstwowy proteinowy deser. Siemanko, dzień dobry, witam w kolejnej pysznej deserowej nutce smaku. No bo jeśli wzięła Cię ochota na coś słodkiego, a w dodatku chciałbyś, żeby zawierało to dużą ilość białka, to właśnie ten odcinek pomoże Ci przygotować właśnie taki deser. Z owoców wybrałem banana i brzoskwinie, ponieważ lubię to połączenie, lecz oczywiście możecie zamienić je na swoje ulubione. Jeśli będziecie chcieli mieć więcej białka w tym deserze, wystarczy, że zamiast bitej śmietany dodacie serek skyr z jakimś słodzikiem, na przykład z miodem czy erytrolem. Zarówno tutaj, jak i w opisie filmu macie wszystkie dokładne składniki. No a teraz lecimy z tym deserem. Na samym początku przygotowuję sobie owoce. W naszym deserze nie może zabraknąć oczywiście tłuszczu. Mam tutaj orzechy włoskie, ale oczywiście mogą tutaj być dowolne orzechy Wasze ulubione, na przykład jakaś mieszanka orzechów. Dla mnie taka grubość jest idealna, bo lubię sobie czasem pochrupać. Teraz pora na przygotowanie porcji białka, więc ląduje tu odżywka białkowa. Teraz woda lub mleko i wszystko blendujemy. I teraz do białeczka wrzucam brzoskwinie z bananem. Naczynie do deseru przygotowane. Leci nasza masa białkowo-owocowa. Teraz posiekane orzechy. Na samym końcu bita śmietana. Na samym wierzchu możemy posypać odrobiną cynamonu. Możemy jeszcze posypać odrobiną ulubionego słodzika. I nasz białkowy deser gotowy. To była też propozycja dla tych, którzy nie stronią od słodkiego, ale są na przykład w okresie budowania masy mięśniowej. Zostaw łapkę w górę, jeśli ten przepis Ci się podobał. Udostępnij to osobie, która na przykład jest właśnie w okresie budowania masy mięśniowej. No i widzimy się w kolejnej pysznej nutce smaku. Cześć!